Cześć, jestem Andrzej. W tym tygodniu troszeczkę o futbolu w stolicy. Jeżeli myślimy o piłce nożnej, powiecie Legia, stadion na Łazienkowskiej, Polonia, stadion na Konwiktorskiej lub stadion narodowy. A czy kto z Was słyszał o takich klubach piłkarskich jak Sarmata Warszawa, Olimpia czy Polonez? Zapraszam Was serdecznie w ramach spacerów wirtualnych Żółtych Parasoli Łukatif po tych mniej znanych klubach warszawskich. Naszą wycieczkę po mniej znanych i zapomnianych klubach piłkarskich Warszawy rozpoczynam tutaj na ulicy Potockiej 1. Stoję właśnie przed stadionem Marmont Warszawa, jednego z najstarszych klubów piłkarskich stolicy. Stadion, który widzicie za mną, został wybudowany w latach 50. ubiegłego wieku. Może pomieścić 10 tysięcy miejsc. Marmont Warszawa to był swego czasu klub bardzo ważny. Tutaj swoją karierę trenerską zaczynał m.in. Kazimierz Górski, jak też i słynni bracia bliźniacy Marcin i Michał Żewłakow. W źródłach przejmuje się jako datę powstania klubu rok 1911. Data ta związana jest z owianą legendą historią, według której pewna hrabina, ówczesna właścicielka terenów nad Wisłą, a tu były wówczas rozlewiska i łąki, widząc, że przychodzi tam młodzież, aby grać w piłkę oraz uprawiać inne sporty, postanowiła jej odstąpić na cele sportowo-rekreacyjne. Na tych terenach będzie później istniał klub. Jednak właściwą działalność organizacyjno-sportową Marymont rozpoczął dopiero po odzyskaniu niepodległości i zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej. I od początku wiodącą sekcją była piłka nożna. Największym osiągnięciem piłkarzy Marymontu były występy w drugiej lidze w latach 1955-56. Później jednak sytuacja stopniowo się pogarszała. Były próby likwidacji, różnych fuzji na przestrzeni lat. I po sezonie 2006-2007 klub wycofał się z rozgrywek piłkarskich. Działalność klubu jest obecnie zawieszona. Zebrania członków nie odbywają się od kilku lat. W związku z gigantycznymi długami aktualnie klub nie funkcjonuje. RKS Marymont nie posiada żadnych możliwości spłaty zobowiązań ani prowadzenia statutowej działalności. Poszczególne sekcje przestały istnieć lub przeobraziły się we własne stowarzyszenia i kluby. Dopiero w roku 2016 reaktywowano sekcję piłkarską ponownie, tyle że tym razem pod nazwą Klub Sportowy 1911 Marymont Warszawa. Pod taką nazwą piłkarze przystąpili do rozgrywek B klasy warszawskiej, to jest odpowiednik 7 ligi, w sezonie 16-17. Niestety w tym sezonie klub nie przystąpił do rozgrywek, ponieważ sekcja ta została rozwiązana, pojawił się nowy klub, Klub Piłkarski Marymont Warszawa. Większość zawodników z poprzednika przeszło do aktualnych barw. Warszawski kamionek. Tylna strona Parku Skarszewskiego. A za tymi drzewami tam jest stadion. Mieszkańcy prawobrzeżnej Warszawy nazywają ten stadion Łeb. Jesteśmy na obiekcie Drukarza Warszawa. Boisko o wymiarach 106 na 70 metrów z naturalną trawą. Ponoć najlepszą w całym województwie mazowieckim. Przepraszam, czy tu drukują? Ależ jak najbardziej, drukarze wychodzą na boisko. Klub istniał jeszcze przed wojną, od roku 1926, związany ze środowiskiem robotniczym. Reaktywowany ponownie w 1957 roku i zarząd potem 8 lat starał się o własny obiekt sportowy i dopiął swego. A zatem od roku 1965 nieprzerwalnie do dziś klub funkcjonuje przy Alei Zielenieckiej. Sekcja piłki nożnej jest najstarszą w klubie, dlatego że jej członkowie byli założycielami klubu, założycielami drukarza. Na przestrzeni ostatnich lat wychowankowie klubu zasilali szeregi drużyn wielu lig. Młodzież klubowa jest powoływana do kadry młodzieżowej Warszawy oraz reprezentacji Polski. Przecież to drukarz jest pierwszym klubem słynnych braci bliźniaków naszych kadrowiczów. Mowa o Marcinie i Michale Żewłakow. Też pierwszy klub dla Marka Jakubczaka czy Dariusza Dźwigały, którzy występowali w Ekstraklasie i pierwszej lidze. Obecnie seniorzy klubu Drukarz Warszawa grają w czwartej lidze. Zajmują trzecią pozycję, bijąc się o punkty z innym warszawskim klubem, Hutnikiem.
No i znajdujemy się na warszawskich Bielanach, adres Malmonska 42, który wielu z Was kojarzy się ze stadionem, na którym kiedyś rozgrywali tutaj swoje mecze piłkarze wspomnianego wcześniej Hutnika Warszawa. Stadion pierwszy powstał w latach 50. ubiegłego wieku, przygotowany na 6 tysięcy widzów. Otoczony wałem ziemnym, ciekawostką jest to, że planowano finalnie wybudować tutaj 4 trybuny okalające stadion. Ostatecznie części prac zaniechano, trybuny były tylko od strony wschodniej. W latach 80. i 90. w tym miejscu Hutnik rozgrywał swoje mecze w drugiej lidze. Dawniej klub założony w 1957 roku swoje mecze rozgrywał na terenie byłego lotniska Bielany, które przetrwało wojnę i zostało zlikwidowane pod koniec lat 50. Później wykorzystywano boisko AWF-u, a na krótko przed otwarciem własnego stadionu na utworzonym wcześniej boisku bocznym. A przecież stadion musiał reprezentować odpowiedni poziom, na który awansował Hutnik. Począwszy od sezonu 1982-83 klub występował już w drugiej lidze. Debiut bardzo udany. Zwycięstwo 1-0 nad bardzo mocną w tamtym czasie Polonią Bytom. Łącznie 7 sezonów piłkarze z Bielan występowali w tej klasie rozgrywkowej. Ostatni raz w sezonie 95-96 i najlepiej wypadli w końcówce sezonu 92-93, zajmując 6. miejsce. Sezon wcześniej Hutnik Warszawa dotarł do 1/8 finału Pucharu Polski. Potem jednak było już coraz niżej. Co nie znaczy, że bez spektakularnych zwycięstw. Na przykład 22-0 nad rezerwami Rząśnika w sezonie 2012-13 w B-klasie. To odpowiednik 8. ligi. Jak widzicie, obecnie stadion się buduje, a Hutnik gra w 4. lidze. Przed wstrzymaniem rozgrywek z powodu pandemii zajmował 5. miejsce. W tym miejscu na warszawskim Targówku, obecnie przed halą sportową, działał kiedyś klub Polonez. Nazwa nieprzypadkowa. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy niedaleko byłych zakładów fabryki samochodów osobowych, w skrócie FSO. I w latach 80. i 90. produkowano tam słynny, kultowy model Poloneza, tak zwana fura dla wyższych sfer. No i co z tego, że lepiej przyspiesza jak hamulce, zawieszenie, układ kierowniczy i wszystko inne jest z Poloneza. Korzenie klubu sportowego Polonez sięgają końca lat 40. ubiegłego wieku, kiedy to na odległych terenach warszawskiej Pragi rozpoczęto budowę fabryki samochodów osobowych. W 1972 roku nazwę klubu zmieniono na Klub Sportowy Stal FSO, powiększając ilość sekcji o sekcje kometki, judo, oczywiście piłki nożne i kolarstwa. Najlepsze osiągnięcia sportowe uzyskano w kolarstwie. Ryszard Szurkowski, zapasach, Andrzej Supron, a drużyna piłki nożnej weszła do drugiej ligi. Najlepsze w tej klasie rozgrywkowej, 13. miejsce, drużyna piłkarzy zajęła w roku 1980. W dawnym Polonezie swoje pierwsze rzuty wolne oddawał też 29-krotny reprezentant Polski Stanisław Terlecki. Dziś do tamtych sukcesów stara się nawiązać jedynie sekcja żeglarska. A to już Stadion Olimpii Warszawa, położony na tyłach Parku Moczydło przy ulicy Kluczewskiej na warszawskiej Woli. Stadion o maksymalnej pojemności 4000 widzów, w tym 1600 miejsc siedzących, murawa o wymiarach 100 na 75 metrów. Co ciekawe, Olimpia Warszawa wcale nie jest klubem wolskim, ponieważ powstała na Pradze w roku 1952. W 1975 roku siedzibę klubu przeniesiono na Wolę. W okresie Polski Ludowej klub miał wsparcie zakładów Wałęskiego produkujących m.in. koparki gąsienicowe i już po przemianach ustrojowych w sezonie 1996-97 Olimpia odniosła swój największy sukces w historii, zajmując drugie miejsce w rozgrywkach trzeciej ligi. I tylko nieszczęśliwa przegrana 1-2 z Warmią Olsztyn, która dzięki temu wywalczyła awans, nie pozwoliła klubowi z Warszawy awansować na zaplecze ekstraklasy. W kolejnym sezonie 97-98 drużyna zajęła 10. miejsce i spadła o szczebel niżej, kończąc tym samym przygodę z rozgrywkami na szczeblu centralnym. W połowie lat 90. były wielkie plany rozbudowy stadionu na 12, ba, nawet na 18 tysięcy miejsc,
Klub jednak pozostał na poziomie lig okręgowych, dlatego ostatecznie zbudowano dwie trybuny za bramkami na 1600 widzów. Obecnie na stadionie Olimpii niewiele się dzieje, ale jak już obostrzenia sanitarne zostaną zniesione, będzie tu bardzo gwarno, ponieważ klub obecnie stawia przede wszystkim na szkółki piłkarskie. Jeżeli chodzi o seniorów, to grają obecnie w lidze okręgowej warszawskiej odpowiednik szóstej ligi.